No, teraz chyba będzie działać. Działa. Dobra. Właśnie zauważyłem gafę, którą popełniłem. Mam wciąż logo Hell Let Loose pod sobą. To jest niedopuszczalne. Zmienimy to. Zanim powiem cokolwiek innego, to ma być Tarkov. I sobie to zrobimy tak jakoś ładnie, żeby było, nie? No, myślę, że jest ładnie. Tak. A więc, witam was serdecznie. Mamy w zasadzie 26, mamy już prawie koniec roku, koniec świąt, można powiedzieć święta i po świętach, ale w Tarkowie wciąż mamy święta, ponieważ Nikita zrobił nam event specjalny. Dali nam świętego Mikołaja, dali nam drzewka, dali nam biegające i strzelające do choinek z kawy z jakiegoś powodu. Cześć Rupi, chyba jesteś pierwszy nawet dzisiaj, ale zaraz się spodziewam reszty ekipy, tylko muszę im dać czas, bo tam jeszcze kończą sobie Star Citizenowe porachunki. Ja się napiję Fanty. Dzisiaj tak troszeczkę szybki stream, taki 2 godzinki może z małym hakiem, bo później jeszcze jadę na lotnisko odebrać Roketa, brata mojego, który przylatuje właśnie nas odwiedzić na święta, więc jeszcze mnie czeka dzisiaj, dlatego dzisiaj bezalkoholowo, niestety tylko na napojach słodko-kwaśnych lecę, ale myślę, że nie będzie problemu raczej. O, i są i oni. Są i oni. Przyjechali. Przyszli. Cześć. Cześć wam, cześć. Są, hej. Dzięki Ciastek za taki soczysty rajdzik. Często tu przychodzę, znaczy często, no wiesz co, to zależy, jak na miejsce, w którym mieszkam, to tak, często. W zasadzie nigdzie nie wychodzę. Ale jeżeli chodzi o Twitchu, to nie, to jeżeli chodzi o Twitch, to staram się unikać, bo wiesz, bo Twitch to jest takie dziwne miejsce, tutaj przychodzą tacy dziwni ludzie i chcą ci zrobić dziwne rzeczy i wiesz, i to jest, ja taki nieśmiały trochę jestem ogólnie z natury, więc staram się nie wpadać zbyt często. Czy zjemy razem zupę? A z czego ta zupa? Powiedz mi. Mam takie wypieki, bo się nagrzałem. Byłem pod prysznicem niedawno, żeby zmyć z siebie brudy życia doczesnego i tak trochę mnie nagrzało. W sumie mogłbym ściągnąć bluzę, ale nie, bo znowu jak ściągnę bluzę, to będzie mi zimno. To jest taki paradoks mieszkania w Anglii. Jak jest ci ciepło, to jest ci ciepło. Jak jest ci zimno, to jest ci zimno. A czasami jak jest ci ciepło, to też jest ci zimno. Zależy od wilgotności powietrza. Cześć wam, hej, w ogóle. Z kim się tam... Jezu, przywitałbym was wszystkich, ale jest was tylu, że... Dobra, robimy tak. Cześć Witold, cześć AR, cześć Ciastek, cześć Webson, cześć Wieczko, witaj Sir Almaladan, Jezu, zawsze mi się myli, Almaladan, dobrze, Sir Almaladan. I 2 samce na klamce, cześć. Baleno spokojnie stoi sobie obok domu, zatankowane, czeka na swój moment w życiu. I tak, czy mieszkam przy morzu? Owszem, i mieszkam przy morzu. Tak się składa, że mieszkam przy morzu, niedaleko w zasadzie kanału La Manche, więc... Znaczy nie, dobra, to jest trochę przesada. Jesteśmy na południu Anglii, powiedzmy. Więc tak, jest mokro i w ogóle... Ale wiecie, gdzie jest fajnie, gdzie jest przyjemnie? W Tarkowie jest przyjemnie. Dobra, zrobimy tak. Mamy w ogóle ogólnie... Tak jak mówiłem, trochę taki jest w zasadzie event. Czekajcie, miałem sprzedać konia. Jakkolwiek to już miałem sprzedać konia. Myślę, że Mike do nas... Nie, czekaj, czy ja mogę sprzedać jego konika do pana Peacekeepera? Nie. Ty już jesteś, a. Dobra, to cię odmutuję. Okej, no. To już Mike jest odmutowany. Sprzedaję konika, bo muszę Peacekeeperowi tutaj napchać kabzę i zbieramy bombki. Jezu, jaki ja tu mam syf. Jaki ja tu mam syf. Gdzie jest ta bombka, którą przed chwilą znalazłem? A, ja tu sobie do skawboxa wsadzałem bombki. Jednego z dwóch moich skawboxów w zasadzie, wiecie. Szukamy bombek choinkowych w zasadzie i też szukamy choinek trochę. I też szukamy Mikołaja, który podobno rozdaje prezenty za darmo. Niestety nie dowiedziałem się, bo raz jak go znalazłem, to go zastrzeliłem przez przypadek. W ogóle czemu mi się podwinął czat? O, jest już. Bo było ciemno. Patrzcie, ale patrzcie, jaki fajny plecak mam. Santa's bag. Znaczy, w plecaku jest drugi plecak, ale ten tutaj to jest ten. Tutaj plecaczek świętego Mikołaja, ogólnie fajny temat. Czemu go zabiłem? Bo było ciemno. Myślałem, że to jakiś skaw biega. No to wiecie, od razu
wychodzę, gościu jakiś biega, coś mówi po rosyjsku, no to walę do niego, nie? A potem tak patrzę, że reputacja mi spadła w ogóle, nie? O co tu chodzi? Podbiegam do gościa, czerwony plecak, broda na mordzie. O-o. Także w tym konkretnym przypadku wszystko teraz już zależy od elfów. Tak, to jest wszystko moja wina. Dobra, Mike, masz kawa? Mam. Super, od tego zaczniemy. Brakuje mi jeszcze chyba 4 żarówek. Więc bym się przeszedł na Inter. W ogóle ty widziałeś już te choinki? Czy jeszcze nie? Na customach. Na customach zrobiłeś. To zrobiłem na... Czym ja zrobiłem? Na... na Shoreline zrobiłem. A to jakoś tam ten... się ten ugadamy. Najpierw chodźmy na Inter. Na nocny Inter. Dobra. Idziemy z Majkiem poszukać żarówek. Znaczy ja będę szukał... a ci dali kurwa broń? Że ci brakuje do 15 expo? Nie, połowę levelu. Także mamy tutaj ten... No, ej, ja mam teraz tak, worek świętego Mikołaja, brodę już sprzedałem, bo mam własną. Wprawdzie nie jest ona siwa, ale Tarkov skutecznie sprawia, że posiwieje w młodym wieku. Więc ten... Czy ja się nadam na Mikołaja? Może mam włosy też, ale włosy też bym chciał posiwieć. Na razie są zbyt... Co to w ogóle jest? Ciemny blond. Podobno. Także brakuje mi połowę, właśnie to jest ważne, to co Mike powiedział, brakuje mi połowę levelu do 15, która jest dosyć istotna w Tarkovie, bo odblokuje nam się flea market i odblokuje nam się sporo questów i będę mógł poczyścić w ekwipunku, bo mam naprawdę duży syf. Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze hideout dzisiaj rozbudować. Kurde, dodali jakieś dziwne rzeczy do gry. Nikita dodał jakieś itemki. Teraz na przykład, żeby ulepszyć sobie toaletę na drugi poziom, potrzebuję zestawu do szycia. Z jakiegoś powodu. Okej, okay, wchodzimy, widzę. Hej, Miki. Dobry wieczór. Jeszcze muszę na faktorkę się wybrać, ale nie wiem, czy we dwójkę damy rady. Ja nie wiem po co. Ja nie wiem. Jeszcze, żeby to się... To drugi poziom kibla w Tarkovie to jest taki normalny, drewniany po prostu sracz. Jak na wielu polskich wsiach starego typu można by było znaleźć. Nie wiem, po co mi tam jest potrzebny zestaw do szycia. Nie, ja też nie rozumiem tych craftów, ale ogólnie rzecz biorąc, crafty w Tarkovie są dziwne. Dosyć. Także nie jest to pierwszy najdziwniejszy, jaki widziałem. O, waiting session to start. Mam plecak, to jest dobre, ale mam małą kamzę. Ale mam shotgun z latarką. Spróbujmy polecieć na... Spróbujemy polecieć na... Obi od razu. Chociaż nie, żarówki to bardziej w elektronicznym. W ogóle gaz analyzer znalazłem, kurde, ostatnio w tym, w Obi. Ty już zrobiliście wszystkie te gaz analyzery? Ja tam skrafciłem. Ja nawet jeszcze jednego Geigera nie znalazłem, więc nie bardzo mam jak skrafcić. A jakbyś jakiś Geiger znalazł, to wezmę. Dobrze. Dzięki. Więc, dodali też nowe crafty, jako że obniżyli drastycznie... Jest taki quest ogólnie u pani terapeutki, gdzie trzeba oddać trzy... To są dwa questy. Trzeba oddać 3 gas analyzery. Najpierw 1, a potem 2. Tę pierwszą część tego questa zrobiłem, oddałem 1. Teraz jestem na drugiej części tego questa, gdzie udało mi się znaleźć i oddać 1, ale mam już prawie 15 poziom i znalazłem tylko 2 podczas tej gry, więc domyślcie się, jak bardzo obniżyli lód. No więc dodali nam craft. Można sobie zrobić na warsztacie u siebie w kryjówce taki gas analyzer z kilku części różnych dziwnych. No ale z jakiegoś powodu, żeby zrobić analizator cząsteczek w powietrzu, gazu, potrzebny jest licznik Geigera. Ponieważ crafty w Tarkovie. Nie znalazłem licznika Geigera. Jeszcze ani jednego. Tak. Ta kamera jest w złym miejscu. Ona powinna być gdzieś tutaj. O. Chwilowo choinka zniknęła za moich pleców, ale choinka zniknęła za moich pleców dlatego, że Rocket będzie spał na kanapie, który jest za moimi plecami, więc trzeba tam było troszeczkę po... kombinować. Dax dzisiaj znalazł i to na skawie. Co za gość. W ogóle gdzie on jest, jak on mi jest potrzebny?
No i my również je pozdrawiamy. Ogólnie mam szczerą nadzieję, że dobrze spędzacie święta i że odpoczywacie, macie ten zasłużony odpoczynek, na który, jak wiadomo, każdemu się w życiu przyda. Ja wiem, że to różnie bywa z tym odpoczynkiem święta, bo czasami rodzinnie spędzone święta mogą być bardziej męczące niż brak świąt. Ja wiem o tym, ale niemniej jednak mam szczerą nadzieję, że leci wam dobrze. My mamy akurat o tyle spoko, że jutro, pojutrze mamy wolne. Ja w zasadzie mam wolne. To mówisz? Aha, bo to jest awaiting session. Tylko teraz pytanie tak, czy nas wykopie, czy mamy Alde F4, czy... Nie lubię, jak tak się dzieje. Ja mam wolne do 4 stycznia, bo sobie wybrałem kilka dni wolnego. Kurwa, akurat dobrze się zaczyna, nie? Waiting session to start, 5 minut. Właśnie pytanie, czy czekać, aż się timeoutuje. Wiesz co, zróbmy może... Chyba Alde F4 trzeba będzie zrobić, tak, nie? Tak, zdecydowanie. Dobra, kasujemy grę. Boom. I jesteśmy na pulpicie. Bo takie jest w Tarkowie życie, że raz jesteś w grobie, a raz na pulpicie. Sorry, jest późno już. Znaczy... Jak Iw, wiesz co, Jezu, nie byłem w Iw od kilku miesięcy, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakoś ma tyle rzeczy teraz do roboty, że... To jest takie... Z takie chodzenie fazami, bo jak na przykład teraz jest Tarkow na świeżo i jest świeżo po łapie, to pewnie się pogra trochę w tego Tarkowa, ale jak już później będzie taki late wipe, to trochę ten Tarkow przystopuje, to zacznę grać w coś innego i może znowu wskoczę do Eve, a może wskoczę do w zasadzie, kurde, Lost Ark w marcu, nie wiem. Za mało mam życia, kurde, brakuje na te gry. Czy jest dość wcześnie? Jest dość wcześnie, no jest dość wcześnie, ale to był długi dzień. Yeah, we know we already in something. Dobra, wrzuci nas, myślę, że nas wrzuci. Luty? W lutym, dobra. Przepraszam, nie krzyczcie, w lutym. Jestem nie na bieżąco, to czekajcie, co jest... Teraz pytanie, z czym mi się pomyliło. Co jest w marcu? Bo jeszcze coś będzie w marcu. O! Mówi, że całkiem spoko. Dobrze, dobrze, spoko. 11 lutego, tak. Sam z czego krzyczysz? Co jest w marcu? Coś jeszcze wyjdzie w marcu? Stellaris... Nie? Co? Co Stellaris? A, bo nie Hell Let Loose. No tak, przepraszam. Wiem. Widzicie, jeszcze Hell Let Loose, kurde, tutaj też namiętnie gramy ostatnio. Znaczy ostatnio, no, przez 3 tygodnie zrobiłem tam 3 streamy. W marcu będzie... Nie, to nie będzie Uncharted. Coś tam ma wyjść takiego, ale zapomniałem co. Kurde, znowu to samo? Serio? Jest kawy jakiś zepsuty. Zepsuty chyba serwer ze skawem. No to... Tak. Poczekam jeszcze minutę i back. No. Wiem, że dodali tu makłę. Ograłbym to, kurde, też. A, że mówisz, żeby... Dobra, okej, okay. Czyli jeżeli ja mówię nie krzyczeć, to wy krzyczycie. Okej, okay, no to teraz ręce w górę, kto nie skacze, ten z policji. Trafi nam się zepsuty skaw na start, co nie jest dobre, bo... Cholera. Nie jest dobre. Nie, to zaczniemy szukać choinek. Bierzemy się zwiewnie. Wiem, gdzie jest choinka na rezerwie. Można by było podejść jakoś tak delikatnie i się tam ogarnąć. Tylko najgorzej, nie wiem właśnie, czy iść z plecakiem, czy bez plecaka. Pewnie się bez plecaka pójdzie najlepiej. Nie, kiepsko. Dobra, nic z tego nie będzie. Szkoda. Robię back. A bak, w sensie, a go w sumie ten. Dobra. Ja też zrobię bak. Wiecie, stosunek przerywany z Tarkowem to jest też całkiem normalne. Wejdziemy na PMC-ka w takim razie. Albo po prostu zrobimy bak, tak jak mówił Mike, i zrobimy jeszcze raz.
Wiecie, bo to ostatnio oni dużo pozmieniali w tym Tarkowie, ogólnie zrobili update silnika na Unity 19, 2019, więc ponaprawiali całą masę bugów, ale też sporo bugów nowych się zaczęło objawiać, chociaż akurat ekipa Nikity ma to do siebie, że oni na bieżąco bardzo szybko łatają te rzeczy. Natomiast problem z serwerami, no to jest jednak problem z serwerami, to nie jest coś, co... na co oni mają jakiś duży wpływ. Jeżeli tam oni mówili, że gdyby to miało działać lepiej, musieliby kupić więcej serwerów w różnych takich lokacjach, żeby zatkać pewne dziury na tym swoim gridzie. Teraz pytanie mam takie, czyli jeżeli ja sobie tutaj wyjdę, to czy to mnie cofnie, mojego skawa cofnie z powrotem do tego. Come on, don't be shy. Kręć się, kręć. O, jest. No dobra, 20 minut mam teraz, kurde. Ja też. Okej, okay, no to dobrze. Zobaczmy, czy masz PNC-ka ubranego jakby co, nie? Już, tak. Dobra, spoko. Czekaj, bo się zastanawiam teraz. Ja generalnie potrzebuję... Kurde, najwięcej questów mam na faktorce, szczerze mówiąc, ale trochę nas jest za mało na faktorkę. Standardowo, jeden gaz analyzer, stirap. O, golden swaga mam. O. Te lampy masz do naprawy? Mam. Można to spróbować tak, wiesz, na biedaka, nie? Ja wezmę ci jeden zestaw, ty weźmiesz drugi do paucza i jakoś to zrobimy, nie? No można. Ale jak tam chcesz gdzieś indziej iść póki co, to nie wiem. Ja bym spróbował, tylko że to bym trzeba było pewnie bez plecaka iść. Ja bym spróbował się przejść na rezerwę, obejrzeć choinkę tam. Ja wiem, gdzie dokładnie jest. Tylko prawdopodobnie będziemy uciekać przez klapę, więc bez plecaka. I może najlepiej w nocy. Także robimy rezerw. O, w sam raz, 1:49 w nocy jest. Zrobiłeś już te bunkry, w sensie, żeby tam odwiedzić? Nie mam jeszcze questa. A ty masz już go? Mam. To możemy go zrobić od razu, bo tam nie muszę mieć survive na tą choinkę, wystarczy, że ją zobaczę. Który to masz, pierwszy czy drugi? Nie no, pierwszy. Dobra, spoko, czyli musimy tylko wejść przez... Jak on tam mówi, opiewa, że co trzeba zrobić? Wejść przez... Już momentu. Tak, dokładnie, poprawili inwentory wesce. Lol. Jakby było takie SC, jakby SC miało takie inwentory. Zlokalizować pod underground bunker i control room. Okej. Jakby SC miało taki ekwipunek, to zawsze miałbym tam burdel. Dobra, jest Mike. Czyli na biedaka idziemy. W sumie ja nawet za dobry pancerz wziąłem na tą akcję. Ale... Patrzcie, jak ja wyglądam w ogóle. Jeszcze te rajbany to jest po prostu tutaj wisienka na torcie tego komandosa. I w ogóle nie klipują przez kominiarę, nie? Tak wiesz. Oj, ale no nie, ja widzę, że wiesz, oni kiedyś też to zrobią w SC tak jak należy, ale to będzie naprawdę kiedyś, bo na razie widać, że priorytety są inne. Ostatnio właśnie czytałem to, co mówili, dlaczego 3.16 wygląda tak, jak wygląda, czyli tak naprawdę jest 3.15.2, można powiedzieć. Devi powiedzieli, że bardzo dużo czasu zajęło im przy 3.15.1 po prostu. 3.15.1 stracili bardzo dużo czasu, żeby w ogóle ten patch jakoś stabilnie działał, więc mieli do wyboru albo wydać bardzo okrojone 3.16, ale żeby działało stabilnie, albo wydać 3.16, które będzie mieć więcej feature'ów, ale będzie chodzić jak gówno, więc postawili na raczej stabilność, co jest dobrą decyzją, ale i tak jestem na nich zły dalej, że się tak pierdolili z tym wszystkim. Więc takie rzeczy jak właśnie ulepszanie tego systemu
ekwipunku, to to pewnie gdzieś tam daleko, daleko na liście. Oni chcą się po prostu wydać, zobaczyć, czy to działa, jak to działa. Na pewno to też będzie jakieś takie fajne, modularne kiedyś, z ładnym interfejsem graficznym, bokowym. Ale no kiedyś, jak wiemy, wszystko w Star Citizenie to jest Sun TM, nie? Wszystko w Star Citizenie to jest Sun. Czy ja zabrałem leki? Czy ja zabrałem bandaż? Czy jestem kurwa głupi? Nie, zabrałem. Zabrałem? Mam... Mam i faka w plecaku, jakby w pałczu. Dobra. Odpowiedź na wszystkie pytania, poza tym na temat mojej głupoty, pewnie brzmi nie. Zaraz się dowiemy. Okej, okay, to już widzę, nam zaskakuje. Doczytuję loot. Zaraz będzie awaiting players. Awaiting session to start. Pięknie. I to powinno być szybkie dosyć. Nie, no, teraz jest waiting for players. Teraz będziemy czekać na tych, którzy mają tostery. No, to prawda, nie? Tutaj akurat... Ale powiem ci, nawet tutaj w tym Darkowie są też takie momenty, to zależy oczywiście. Na przykład ostatnimi kilkoma dniami mieli problemy właśnie od strony serwerowej. Oczywiście od razu zlokalizowali, na czym polega problem i zaczęli naprawiać. Zajęło im to chyba za 2 dni, żeby to naprawić, ale były problemy duże właśnie z ekwipunkiem, że brało się magazynek, naboje, próbowało się załadować te magazynki tymi nabojami i był spinning przez kurde 10, 15, 20 sekund czasami, zanim w ogóle się cokolwiek przeniosło w tym ekwipunku, więc i tutaj się zdarzają problemy. To jest po prostu temat serwerowy, a wiemy wszyscy, jakie jest tema serwery, nie? No dobra, zobaczmy, gdzie nas da. Okej. Okay. 3, 4. Błagam, nie w podziemia. Zajebiście. Choineczka, dzień dobry. Zapraszam. Lutu nie widzę żadnego pod choinką, szkoda. Dobra, ja już jestem happy, to chodźmy ci zrobić tego. Wiesz, możemy wyjść. Innym razem nie, się to przyjdzie. Spoko, jak już tu jesteśmy. Teraz tylko właśnie tędy przejść i przeżyć. Jakoś się przedostaniemy przez ten plac, to jesteśmy w domu. Duży input lag, mówisz? Mikołaj. O! Dawaj prezenty. Widzicie, zabiłem Mikołaja, ale jednak skurwiel żyje. No coś wyrzucił, ale... Eliksa mi wyrzucił. O, widzisz. Cześć Mikołaju. No jestem, przyszedłem. Dawaj prezent. O, wyrzucił cię. Tu masz, majonez ci wrzucił. Nie widzę, gdzie? Pod nogami masz. Kurwa, Mikołaj dał mi słoik majonezu. Dobra, spadamy stąd. Mikołaj dał mi słoik majonezu, to jest najlepszy Mikołaj na świecie. Dobra, ten duży budynek to jest ten, który nas interesuje. Skoro już tu jesteśmy... Właśnie nie wiem, to mógł być kielecki. Serio, hełm strażacki. Wejdziemy tyłem, będzie trochę bezpieczniej. To jest winiary. Nie, to jest chyba winiary. Wiesz dlaczego? Ja ci zaraz pokażę go. Wygląda tak. Widzisz? Dziura w ścianie. Oho.
dziura w ścianie. Po lewo. Przez salę gimnastyczną. I tutaj ostrożnie. No i teraz na dół. Tu już mogą być gracze, rajderzy, wszystko tu już może być. Uwaga. To w sumie to wygląda jak Hellmans, no. Okej, zaliczyło pierwszą część. Dobra. Jeszcze kontrol. Chuju złoty, dobra. Za mną. Mam nadzieję, że to zaliczy. To będą te drzwi, wpuść mnie pierwszego. Mam maszynową broń. Chyba ten chce. Minus. Jednak nie wziąłem meców, ale coś tu mam, więc się wyleczę. Mam mecy, dam ci jak coś. Spoko. Co za mały lewacki kapiszon. Dobra. Potrzebujesz medy? Już zobaczę. Coś miało na pewno. Robił mi rękę, ale to nie wiem, czy się będę leczył teraz. Zajczyło ci to? Tak, teraz survive tylko. Dobra. Szkolady robił, to pewnie coś wyniósł. O kurde, no pełny plecak prawie ma. Ale patrzę tylko, czy coś przydatnego, co mi wejdzie do tego. Do kamzy, bo nie zabieram nic więcej. Jest to. Tiplak mi się przyda. To mi się przyda. Dobra, spadajmy stąd. Jeszcze zobaczę, ile mam życia w sumie. Chodź tą rękę zrobisz. Dobra. Surwa mam jakby co, więc. Zamknij drzwi. Także chirurgia polowa, kochani, w Tarkowie bardzo ważna. Przyszło gryzę kajfaka przed sobą. O, dzięki. Chyba mi starczy, ale... Gościu spanikował i też miał kiepską amunicję chyba. Ale pancerz uratował mi życie mocno. Dobra. Myślę, że spadamy po swoich śladach. Będzie najszybciej do tej klapy. Tylko bez plecaka, tak? No, wyrzucę go za chwilę. A.
Ale chyba się uda, słuchajcie, czaty, chyba się uda. W sensie... Udało nam się przeżyć w bunkrze. To myślę, że uda nam się... I tutaj... Ryzykować ten... Nie, pierdolę. Idziemy tak, jak przyszliśmy. No i jak myślicie? Mamy tam niedaleko klapę. Teraz musimy tylko... Tu znowu może być ostro. Ktoś tam jest? Może to być ten Mikołaj. Skaf. Skaf. Dobra, run, 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 run. Zwiewamy przez klapę od kibla. Znaczy, w sensie... Biega, tylko właśnie... chyba się udało. Luźno. Tak to się robi. Słuchaj, ta. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam majonez. Na zdrowie. Papa Dosfan. Poziom 10. Ponownie. Jakby nie pancerz, który ubrałem, to bym już nie żył. Tam do mnie prawdopodobnie PSK-ami łoił. A ja w tym konkretnym magu miałem załadowane beteki. Dlatego ja jego grzelka przestrzeliłem łatwo. Miał na sobie klatę trzeciego poziomu, a on mojej klaty nie przestrzelił. I moja klata... Dostała, no mocno dostała, nie wiem, czy to się w ogóle da naprawić, tego się chyba nie naprawia za bardzo. Chociaż 36,8, no dobra, niech jest. Po głowie też dostałem, patrzcie, kurde, hełm uratował mi życie, 26,9 na 30. Nie widzicie tego, bo zasłania moja kamera, ale... O, tu. Tu pokażę, także po głowie też dostałem. Kilka się odbiło od mojego hełmu, kilka się rozprysło na mojej klacie. Ale ogólnie nie było źle. No dobra, ale coś tu wyniosłem, gościu, coś miał. Dorm 204. Klucz na faktorkę. Aha, nie, to klucz na faktorkę to ja mam. Mam, bo mam. Muszę sobie jakiś case na te nieśmiertelniki też kupić, kurczę. Ale dobra, to zobaczmy. Beteki, możemy top-up zrobić tutaj. Tylko top-up czym tak naprawdę? PSek nie warto. Że te BP-ki załaduję tutaj. Halo? O, widzicie? To też był input lag. Kliknąłem, ale to tak... Tak, wiem, za wolny gracz. To jest dobry w zasadzie badstock. To jest z Heckler & Koch tej 416, ale... Dobra, na razie zróbmy tak. Majonez na pewno sprzedam.
To zostawiam sobie, bo to jest do questa. T-plug zostaje, bo to jest do... Nie pamiętam czego. To sobie wrzucę tutaj. 8 do questów. No właśnie. To jest jedna rzecz, a jeszcze było coś, jakiś chyba craft był nawet, nie pamiętam. Tarkone, klucz mam jeden, więc na razie jeden mogę wyzbyć się. Tu sobie robimy tak i weźmiemy... Po pierwsze, mechanik. Tu mamy sygnał part 2 i właśnie przyniosłem mu następną baterię. Także brakuje mi jeszcze jednego CPU komputera. I będzie git w zasadzie. A co nam się od... Antenę na shoreline? Zrobiłem antenę, no. Właśnie wtedy zabiłem Mikołaja przypadkiem. I czekaj, kto dał ten na Mikołaja? Czekaj, questa to jest... Peacekeeper? Nie, to był... Kurde, zapomniałem. Jager? Nie? To prapor musiał być. Też nie. No to ona. Wszystkie kuwa przepatrzyłem. Czy to Fens był? Po tobie się tego nie spodziewałem, mechaniku, no ale dobra. Także mam rezerwę i szorkę. A Ragman chce, żebyś 5 razy Mikołaja zabił i zabrał mu, wiesz, czapkę. Co? Wow. Brodę i tam jeszcze coś. Kurwa. Co za potwór. 5 razy idzie zabij Mikołaja, no kumaj. Kweźcie, skumajcie tego gościa. W ogóle mam mało rubli w ogóle, muszę trochę popracować nad finansami, ale to później. Kupiłem następnego Scavboxa, dlatego. No to, teraz już można plecaki zabrać. Ale czekaj, to może nam się skawy w końcu odblokowały jakoś tak legitnie. Spróbujmy ten Inter jeszcze raz, o 4. Jeboj, let's go! Potrzebuję. Czego ja potrzebuję? Czaty, powiedzcie mi. Potrzebuję żarówek, potrzebuję cholernego zestawu mojego do szycia teraz, żeby sobie ulepszyć sracz. I potrzebuję wiertarki elektrycznej sztuk 1, taką niebieską, znaczy wkrętarkę w zasadzie z baterią. No i CPU, oczywiście komputera potrzebuję. Jeżeli by się znalazł jakiś procesor luźny w którymś kompie, to też będzie to questa, ale no. Potem polecimy może właśnie, tylko nie pamiętam na którą mapę, zobaczymy. Ale udało nam się jedną choinkę ogarnąć, więc to już jest dobrze, to już jest na plus. Na łucach, w ogóle nie wiem czy wiedziałeś, że na łucach na tą choinkę specjalnie dobudowali na środku jeziora jakiś ten, kurde, taki dodatkowy pomost. Jest tak w bardzo w chuj widocznym miejscu ta choinka. Zresztą w sumie na shoreline jest najlepiej, bo jest centralnie na środku resortu na placu. A masz już choinkę w hideoucie odblokowaną, czy jeszcze bombek brakuje? Nie, no brakuje bombek, mam tylko białe bombki. O dziwo, mam 3 bombki i wszystkie są białe, nie? Żadna inna mi nie poleciała póki co. Właśnie dlatego tak zacząłem robić tego questa, bo myślałem, a zrobię, oblecę te choinki wszystkie, to może ten, może wpadnie. Wpadną mi wszystkie 3 od razu, to sobie wybuduję. Ona coś daje? O, bups! No, crafty są na różne rzeczy. No to wpytkę. A tak, bo w niej są crafty za bombki, faktycznie. Squeeze, my tak lubimy. Dobrze, bardzo dobrze. Czyli tak. Może potem spróbujemy zrobić... Mamy rezerwę, mamy zrobioną, to spróbujemy zrobić... Może na łódcach tą choinkę. Na łódcy mało kto chodzi ostatnio. Chociaż ostatnio zboostowali, przynajmniej według BSG, zboostowany jest trochę lód na łódcach, także więcej tam rzeczy powinno się teoretycznie wynosić. No byłem parę razy. Nie powiem, że było jakoś lepiej, gorzej. Było okej, okay, chyba. U, aż mi streama ścina. Lol. Zasobożerny ten Tarkov. Nie powiem. I teraz masz się nie zawiesić. Nie zawiesi się. Już widzę, że jest dobrze. Ziobry? No hej. Dobrze, widzę, że ty masz pilgrima. Spoko. Tak. A mam cukier.
i kluczyk do sanatorium. 14. Trochę, to tak sobie trochę. Tak, jakby się zakręciłem. A to nie ty, ja też się zakręciłem, poszedłem za gościem, który zdecydowanie nie jest tobą. A tam, widzę cię. Dobra, tu jest elektroniczny. O Boże, co ty zrobiłeś? Zboczfire. No ej, to ty pokazałeś cycki pierwszy. Ja to tylko... Czy ja w sensie Techlight? Aha. Gas Analyzer. Lol, GZ. Chcesz? Znaczy no, nie pogardzę, bo jeszcze mam go do... To ma, rzuciłem na podłogę. Dziękować, dobry człowieku. Teraz nagle nabrałem ochoty, żeby stąd wyjść. Ale dobra, polutujmy jeszcze. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ty, tu jest pusto i był tylko gas analyzer. Jak to możliwe? Ktoś na pewno zobaczył gas analyzer i miał takie nieee. To na pewno jakieś gówno, nikt tego nie potrzebuje. Ja pitole. Albo po prostu nie zauważył. Jest, żebym tu nie spadł, tak jak ostatnio. Przed nami. Kurwa. Dzięki, samiec, dzięki. Wylizane. No co, jeszcze rzućmy okiem na Obi. A to dobrze, dobrze. Dobrze mieć taką moderację. Tu coś leży. Tylko co to jest? Śrubki. Ja zaraz dołączę, zobaczę Rasmusem. Dobra. Chcę trochę przykłośnie grę, bo... Głupie by było teraz tutaj. Paść i umrzeć. Cześć Tomek i cześć Oraku. Cześć. Witam was serdecznie. Wiem, że trochę tu ciemno, ale uwierzcie mi. Ja też się boję. Lol. Plexiglas. Okej, okay, spoko. ...07 i ogórki. Tak. Samiec sklipował mi wirtualne macanie. Ja nie wiem, co o tym myśleć. W sumie nie, żebym miał coś przeciwko, czy coś. Przysięgłbym, że widzę tu jakąś latarkę. I to nie jest moja latarka. Fuck. Chyba się... wkopałem. Czaty. Wazelina, od razu. Dobrze, że bardzo, bardzo poręcznie, zaraz obok trupa, rzucili mi wazelinę. Jest wszystko część większej całości. Co ci się, chłopczyku, stało? To mnie interesuje. Kurwa, gość miał Mosina z lunetą. Przytuliłbym, nie powiem. Yeah, boy. LPS-y? T46, tracery. No. Może być. Jeszcze bombkę miał choinkową, następną. A to już moja chyba czwarta biała bombka.
Dobra, gdzie ty jesteś? Chybeczce palącej się. Coś mi tu biega i to nie jesteś ty. A nie, dobra, to jesteś ty, beczka paląca się, mam cię, dobra. Tu coś jeszcze będzie na tych półkach, nie? Trawie na pewno. Tylko jest ciemno. Nie, to nie jest lód. To był zamek błyskawiczny. Hakerek tak bez wazeliny, wiesz co? To grozi kontuzjami. Poważnymi. Nie róbcie sobie tego, słuchajcie, czaty. Tu jest ciemno, tu jest daleko do domu. Wait, tu coś jest. Kran. Zabierę sobie kran. Albo zabiorę sobie pisuar. Albo pralkę. Słuchajcie, to naprawdę już nic nie ma. Te markety są wylizane do czysta, my mamy 8 minut. Chyba trzeba będzie się przeewakuować stąd. Oli. Oli ma biura jeszcze, nie? Będziesz gotowy iść na Ameryką, to mów. No dobra, spoko. Jeszcze rzucę okiem, tu gdzieś jakieś komputery były, pamiętam. Ten office zrobiłem. Aha, dobra. No to... Pójdę jeszcze tutaj na sam koniec. Office jest zrobiony. Tu jest taki... Dawaj procesor. Procesor. Ty ciulu. To ty masz procesor. Come on! Cześć Aseon. Dobry wieczór. Nie ma procesora. Ciemne. Dobra, można spadać. Tu do tych schodów idziemy, nie? Jakich schodów? Ty się wróciłeś na front? Tak jakby, no dobra, to już tam biegnę. Tak, bo tam komputer był, chciałem go zrobić. Cofaj na drugi koniec. Jestem. A kurde, na MR-kom to tak średnio i przez te drzwi tutaj, tak? Fuck. Zgubiłem się. Przez Oli idź. Dobra. Tam ktoś biegnie już. No, szkóra cała, już niepłocha. Dobra, już cię widzę. Idziemy przez magazyny Oli, czyli tarkowskiego odpowiednika Obi. Wiesz co, nawet tak samiec nie mów. Chociaż wiem, że jest to bardzo prawdopodobne, że tak się właśnie stanie. Chociaż Mike idzie pierwszy, jakby nie było, więc... Już świta. To nie jest dobre, jak świta. Znaczy, że nas nagle widać. Ale mogło być gorzej w sumie, nie? Tutaj gracz. Okej. Okay. Nie zauważył nas nawet. To był PMC-ek? Nie. Okej, skaw. Ty jest... Ale ściemniacz, ja pierdolę. No. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że oni tutaj mogą być w tym rejonie. Nie zauważył nas, jasne, kurde. Już ja znam to, nie zauważyłby nas. Hej, miałem farta. Przebiegłem na sprincie. Nie. Mhm.
Bo ja się zmęczyłem. Łap tutaj. Co łapię? O, dzięki! Żarówki! Yeah, boy! Ja stąd wypierdalam. Ej, dlaczego on mnie nie zaczął liczyć? No, udało się. Oj, dzięki Tomek. Także znowu zrobiono ze mnie kolejnego gifa. Akceptuję to. Wowan Moszenik. 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 Okej. Okay. Okej. Okay. Nie no, spoko Tomek, ty się nie krępuj. To jest wszystko, wiesz, część większej całości. Ej, ten Mosin z lunetą mi się przyda w zasadzie, tylko on jest trochę rozpieprzony, a 63 też nie jest tak źle. A do Mosina mam akurat tłumik jeszcze. To zaraz się tym zajmiemy. Najpierw powyciągajmy to wszystko. Duffel buggy, okularki, słuchajcie, medykamenty, cukier, to jest ważne. Cukier jest ważny, w Tarkowie przynajmniej, w życiu podobno też. Nożyk. Noża wsadzamy do azymuta. Mamy 6 brązowych, 2 czarne. Czapeczka pójdzie na sprzedaż i... Aż pójdę to zobaczyć, nie? Aż pójdę to zobaczyć. Dlaczego? Jeszcze Kasperski się pluje, spadaj. Także, tak. Fajnie. Dobra, piguła, łab analyzer. Nie laguj mi teraz! Z gry mi wyszło. Udało się. To był mega lag. Sorry, aż w sprężynę od mikrofonu wyjebałem. Nigdy więcej. I'm delightful. It's delightful to find. Was a responsible person who is willing to... It's... Popatrzcie, po jakiemu angielskiemu to jest napisane. Oj, Nikita. It's delightful to find was a responsible person. Aha. Nie wiem, może ja nie umiem po angielsku po prostu, ale to było strasznie dziwne napisane. Painkillers. Super, 4 morfinki, akurat od razu wjeżdża. Ale tak, all your base are belong to... Ha, klasyk. Ale szanuję, za klasykę szanuję. I thank you from the bottom of my heart. Dobrze. I teraz farmaceuta. I tu mamy bieganie po walizki. Dobra, painkiller zrobiony, sanitary standard zrobione. I mam dużo lutu, który powinienem odebrać. Dobra, bierzemy. Tak, thank you from the... Lepiej from the bottom of my heart niż from the mountain, nie? I... Czy jest 15 poziom, jak myślicie? Jest 15 poziom, a wiecie co to oznacza? Flea market to oznacza. Jej, ale czekaj, stop. Ja muszę się zastanowić bardzo poważnie. Żarówka. Muszę się bardzo poważnie zastanowić nad tym, co będzie dalej. Wazelina, tak. Życie bez wazeliny jest smutne. Klucz do sani. Jezus Maria, tego jest za dużo. No, muszę to powyjmować, żeby sprzedać te spark plug. Przecież ona będzie potrzebować spark plugów i to już niedługo. Także lecimy do Ragmana, sprzedajemy absolutnie wszystko. Szmaty, okulary, pancerze, klocki hamulcowe. Peacekeeper, ziomuś. Ej, to jest wszystko część większego planu, Asaon, gwarantuję ci. Bombki, nie, bombek nie będziemy sprzedawać. Bombki będą mi potrzebne. Żarówka.
Zobaczymy, ile tych żarówek jeszcze. Wiesz co, wyjdzie na to, dwa samce, że moje cytaty, baza moich cytatów, będzie wyglądać dokładnie tak samo jak baza ciastkowych cytatów. I to jest w zasadzie smutne. Trzy żarówki. Dobra, po ile chodzą żarówki na markecie? Po absolutnie, kurwa, bezcen. Aha, offer was already purchased. Nie mów mi, że teraz nagle przestaniesz działać. Fuck you, gro. Kurwa, to już też będzie kupione. Trzeba kupić trochę wyższą cenę. O. I teraz mogę zrobić upgrade oświetlenia. I mamy żarówki, słuchajcie, wreszcie, koniec życia przy świeczkach. To odpalmy sobie generator. I zobaczmy sobie ten nasz hideout. Mam żarówki! Niech stanie się jasność. Dobra, okej. I wiecie, z tym ulepszaniem kibla to nadal jest problem i widzę, że problem jest też z kursorem, który towarzyszy mi w hideoucie. Nadal tego nie naprawili. Mój kibel na chwilę obecną to jest to wiadro. Nawet papieru już nie mam, bo się skończył. Także szczam i sram do wiadra przy glowsticku. A żeby zrobić lepszy kibel, potrzebuję... Uwaga, nie uwierzycie. Żeby ulepszyć sobie sraczyk, potrzebuję narzędzi do szycia. Po co mi, kurwa, zestaw igieł i nici, żeby zrobić sobie sracz? Nie rozumiem tego. Był, znaczy, nie wiem czy zawsze, ale... przynajmniej od 3 czy 4 wipe'ów faktycznie to przechadzanie się po tym hideoucie jest, bo jak ja zaczynałem 3 wipe'y temu, to już było, więc jest tak właśnie, że można sobie łazić tutaj, patrzeć, co się ulepsza. Także to jest akurat spoko, tylko wkurza mnie, że teraz ten kursor mi tu lata, no ale trudno. Wyszywany dywanik, mówicie? Może to, no. Butelka z wodą na kaca jest. Znaczy, nawet kosztuje nie. Ten zestaw teraz? W sumie dobre pytanie, bo to może nawet nie być jakoś takie porypane, żeby to sobie kupić po prostu. No, okej. Okay. Biorę ten za 50 tysięcy. Nie, nie udało się. 80-90. A wiertara? Wkrętarka znaczy. Wkrętarki są po... Ile? Okej, okay, to ja se znajdę tą wkrętarkę. Mogę jeszcze poszczać do wiadra przez jakiś czas. Dobra. Tak, propital idzie od razu do paucza, bo to się nie da tak bez tego. No, weźmy sobie jeszcze granat jeden. Oliwo jest bardzo tanie do hideoutu. To się nawet dobrze składa, powiem ci, bo chyba mi jeden baniak poszedł. O, właśnie. Że podmianka. Za darmo praktycznie. Mówisz. Ty faktycznie, to jest to, są to nie są ceny, które ja pamiętam. Pamiętam jakby jeszcze fuel shortage kiedyś dawno temu. Co te baniaki były bardzo drogie. A puste baniaki to ja sobie zostawię na ten. Jest jeszcze taki craft, ale tu muszę mieć drugi poziom tego kibla. I można sobie z takich pustych baniaków z benzyną przy użyciu nożyc do cięcia zbudować chyba grenade case'a. Paczkę na granaty. Dobra, my lecimy dalej. Pójdziemy sobie teraz na... Gdzie ja bym jeszcze... Kurde, poszedłbym PMC-kiem na Intera, ale tylko po zewnętrznej części, żeby właśnie tą choinkę zobaczyć. I... Chyba, że Lighthouse, cholera. Na Lighthouse'ie też wiem, gdzie ona jest. Na Lighthouse'ie ona jest tam, gdzie się ekstraktowaliśmy kiedyś pod tym rozwalonym takim budynkiem. Chodź na ten Lighthouse. Dobra. Z samego rana może. Ubezpieczone wszystko jest. Słuchajcie, idziemy na nową mapę. Idziemy na nową mapę. O kurde. Bichła, gła, chła. A czekaj, jeszcze może jakieś żarcie zapakuję? Nie mam. Karton mleka. Ale weźmiemy jeszcze to. O. Tak zrobimy. Lecimy. Jest ta nowa mapa właśnie Lighthouse dodana teraz. Majku jest. Tylko, że tutaj sobie muszę odpalić mapę. Muszę odpalić Lighthouse map, bo ja jeszcze nie znam Lighthouse'a na tyle dobrze, żeby wiedzieć, jak wyjść i którędy i w ogóle gdzie ja się zrespię. PNC-kiem to jest mój pierwszy rajd na Lighthouse'ie, tak naprawdę. Natomiast wiem, że choinka, której szukamy... Trzy questy na Lighthouse'ie. O kurczę,
No, możemy coś tam spróbować pogrzebać, nie? Okej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz dzisiaj aktualizacja jest mapy. Wersja 1.3. O, widzisz. Znaczy ja mam... Już dodali w końcu do Map Genie, nie? Tylko oczywiście na VIP-a, ale już mam. Jest taka... Się pokażę, to wrzucę może na stream. O, taka jest. Faktycznie z lutami pozaznaczanymi i tak dalej. Ale wiesz, czego nie ma na tej mapie z Map Genie? Co mnie grande wkurwia? Min. Nie ma min pokazanych. Ostatnio mi nogi urwało znowu. Także mam mapkę, ale ta mapka jest taka trochę umowna. Sorry doktor, że się nie przywitałem, ale grzebałem sobie na mapie, także siemka, witam. I innych, z kim się tam jeszcze nie witałem. Tomek mi zrobił serduszko, nie może być. Okej, dobra. Wiecie, co by mi się przydało? Ten gumowy pad na kolbę, żeby sobie do tego AK-74 przyczepić. Trochę by się recoil jeszcze zmniejszył. Niestety, to żeby sobie to móc tak frywolnie kupować, potrzebuję skiera na drugim poziomie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, a to jeszcze trochę przede mną. Chociaż w sumie powbijałem niby te 15 poziomy, nie? Muszę jeszcze wyjść z faktorki, bo to jest mój daily quest, ale to mi się pewnie nie uda. I jeszcze muszę... Coś jeszcze chyba tam miałem do zrobienia. Aha, kołpak muszę znaleźć. Kołpak, nie chodzi o kołpak do samochodu, tylko chodzi o kołpak hełm. Taki beznadziejny, nic nie warty. Ale ogólnie muszę wam powiedzieć, tak w sumie z perspektywy osoby, która nie niedawno zaczęła grać w Tarkova, bo dwa wipy temu, ten wipe póki co jest dla mnie chyba najwięcej frajdy mi sprawia. No oczywiście był ten pierwszy, kiedy zacząłem grać i ta gra mnie faktycznie pochłonęła. I to było naprawdę spoko. Ten ostatni wipe już tak trochę wbiłem chyba 16 czy 17 poziom i już mi przeszło. A tutaj teraz w tym wipe, który przyszedł teraz, naprawdę się dobrze bawię, więc teraz zobaczmy, gdzie nas wyrzuci. Co? Jesteśmy... O Jezu. Jesteśmy na samym... Nie wiem, gdzie jesteśmy. Chyba. Tu jeszcze nie byłem. Zaraz jakiś snajper, nie. 5 PMC-ków, kurde, z ciężkim kalibrem. Jeszcze pod słońce, no wpytę. Można tu coś zlutować? Halo. Lol, co? Nie! Czekaj! Tu jest ekstrakt! Southern Road. Aha, dobra. No to idziemy drogą, ale jak ja mam... I my jesteśmy na ekstrakcie do tego, do Shoreline. Tak, ale to jest dobrze, bo mamy blisko w takim razie do tego drzewka. To idziemy tam drogą. Ale to było spoko. Ale to dobrze wiedzieć, że my tu zaczęliśmy i możemy się od razu ekstraktować z tym samym wyjściem, nie? To się rzadko zdarza. W ogóle jak dużo ekstraktów jest. No. A widziałeś, że na innych mapach dodali? Na Shorce na przykład teraz? Na Shoreline możesz się ekstraktować mostem kolejowym, tym niedaleko tego ekstraktu, co się lampa zapala, tej bramy. I jeszcze po drugiej stronie mapy jest skawy, mają chyba jakiś jeszcze jeden. Nie tylko skawy, bo PMC-ki też mają, nazywa się to Road to Lighthouse, czy coś takiego. Co, nie zmienili nazwy tunel na coś? Nie, w zasadzie chyba nie. Chociaż nie sprawdzałem. Nie, tunel jest nadal tunelem, z tego co pamiętam. Dobra.
Także... Ale to była taka... To była trochę panika, no, bo to było takie... Wait, what? Dobra, tam jest latarnia, tam iść nie chcemy. Ale też nie chcę się trzymać tej drogi, bo to jest śmierć. Tylko z drugiej strony nie pamiętam, gdzie tu miny są. Chodźmy może na wybrzeże. Tu niby jest coś do polutowania, ale... O, kektape. Tak, dwie rolki taśmy klejącej. Dzięki, to jest dokładnie to, czego potrzebuję w życiu. Kurwa, tu nic nie ma. Domek jest pusty. Czy to jest baniak z... A nie, to nie jest taki baniak do zabrania. Spoko. Szanuję to. Z kawa w wychodku zobaczyć. Jakiego skawa? Co? Gdzie? Gdzie jesteś? Co? Gdzie? Co się dzieje? Skawa w wychodku? Ty, gdzie jest wychodek? Tutaj, na zewnątrz, jak weszliśmy. O, jest. O, chuj. Okej, okay, to jest piękny akcent. Dobra, idziemy dalej tędy. Zastanawiam się teraz, czy skawy będą biegać wokół choinki i strzelać. Zastanawiam, czy snajper z Lighthouse'a nas nie zabije zaraz. To jest też w zasadzie rozsądny problem. Na pewno się go dało zlutować, ale Mike już go pewnie zlutował. Okej, okay, to coś poznaje. Tak, i tu teoretycznie jest ta choina. Ale na pewno się go da zlutować, bo to jest ten, to lutowalne ciało. Jest, jest choinka. Czy ja w ogóle mam ogień ciągły? Mam, dobra. Prezentów pełno. O je, leży coś. Gold chain. No, złoty łańcuszek. Tak mi się podobało. To była mina. No dobra. Jakie masz te questy tutaj? Ja wiem. Co jest napisane? Znajdź jakiś water pump operation. What? Pumping okay. Station. Pumping station to jest prawdopodobnie przy... No dobra, poczekaj. Z walizkę w przyczerwonym Mercedesie, czy tam... Co to jest? Walizkę przy czerwonym... Nie, tam jest jakiś Jagger Friend, to nie to. Walizka przy czerwonym Mercedesie. Ja wiem, gdzie jest czerwony Mercedes, on jest na górze na tym. Dobra, chyba. Dobra, to chodźmy, no chodźmy tędy. I tak pewnie zginiemy. Najwyżej na wiki się odpali, wiesz, te questy, zobaczymy dokładnie. No, także... Tak, to ta Tesla, właśnie, to jest to jest to, co ja pomyliłem z Teslą. To tego auta szukamy, ono było na górze na tym. Mniej więcej pamiętam, gdzie. Ponownie, trzeba wyjść na główną drogę. Jezu, tutaj... Problem jest taki, że nie znam aż tak dobrze tej mapy, ale wychodzenie na tą drogę to jest aż proszenie się o kulkę, no ale trzeba będzie iść drogą. Bo nie wiem, gdzie tu po fosie są miny postawione. A gdzieś są na pewno. Na pewno nie na drodze. No.
Także idziemy, idziemy, idziemy. Tu widziałem właśnie, jak Pestili i OnePack, oni kampili właśnie z tego domku tam ze snajperów na tą drogę. Jest po prostu idealne miejsce z tego resortu, a tam właśnie się musimy udać. Tu może być trochę lutu w zasadzie rozrzucone gdzieś. O, znalazłem torbę na przykład. Także idziemy do Tesli, słuchajcie. Elon nas uratuje. Nie podoba mi się, że to jest otwarte. Skrzynkę zrób. Zobaczę, co tu gdzieś jest. Dobra, i teraz zrobimy tak. Teraz tu będzie ścieżka. Taka serpentynowa. Tędy. Czy to tam na górze? Normalnie bym tu ściął przez te krzaki, ale ponownie nie wiem, czy nie wybuchnę. Ile staminy się kurde tutaj ten... Nabawimy. Tak, Elon to nas na pewno wyjebie w kosmos. Ja już wiem, co to będzie. Co tak tuptamy, jakbyśmy byli na jakimś kurwa kempingu, słuchajcie. 30 minut, nie jest źle. To też były miny. Tu jest Mercedes, ale nie czerwony. O. Teraz pytanie, czy on zginął, bo go snajper zabił? W sensie to jest taki lutowalny skaw, ale już ktoś go zrobił. Ale to był strzał z czegoś dużokalibrowego. M700. O. Albo saboter nawet. Dobra. Ten domek jest tutaj, chyba, nie? No. Znaczy, możemy spróbować właśnie tak przejść przez... A, chodź, zobaczymy, co się stanie. Najwyżej pójdę pierwszy, jak coś wybuchnie pod nogami, nie, no to... Nie, no, po ty. Nie, spoko. To już chyba na zboczu góry nie sadzili min. Żeby była aż dziwna. Jak my to przeżyjemy, słuchajcie. No, my się oboje, my się wszyscy, kurde, my się tak bardzo prosimy tutaj o kulkę, że to się w pale nie mieści. Jesteśmy tak odsłonięci, jak tylko możemy być. Może to pomp. To po do nas? Damn, so tired of this walking. Hello. We don't want to fight. We really don't want to fight. Hello, man. Man. Hiya. Hello. Hi. Hiya. So, are you friendly? Well, it depends. Are you friendly? We can be. We just want to pass by, really. We just want to, you know. Okay, we let you pass by, and we give you info in the village center. So yeah, if you want some free scav karma, you can go. I don't know. So how do we do this? Do you go the underway? We just camp up here and just sit to the rock, or do we go down? Let me check. Where do we go?
We probably gonna go north. Dobra, chodźmy stąd. Powiedz jeszcze raz, bo nie było cię słychać. We probably gonna go north. Dobra, chodźmy stąd. Tylko właśnie jak tutaj obejść? Oni są w domku. Okej, okay, we'll be going now. Hello, hi guys. Pay attention, my friend just got sprayed down. There's a guy in front of him. Okay, okay, okay. Spoko, że się kurwa nie pozabijaliśmy, nie? Ja bym tam kurwa skoczył, wiesz co? No, jest tam koleś. Zrobił mi kurwa ciężkie krwawienie na dzień dobry. Pompa, nie? Chyba. Ta pompa. Tu jest coś po mojej lewej. Ja nie wiem, kurwa, w kogo ja mam tu strzelać, nie? To jest najgorsze. Widzicie, to jest to problem, nie? Umówiliśmy się z dwoma skawami, cześć, na VoIP-ie, hello, hello, wszystko spoko. I mówią nam, tam jest jakiś koleś, nie? I teraz jak ja mam ubić tego kolesia, żeby nie ubić ich? A czerwony Mercedes stoi dokładnie tam. O Jezu, jest ten Mercedes. Tylko jak my kurwa mamy tam zejść i się nie połamać? Tędy chyba. No czekaj, Mike, ja muszę sobie rękę zrobić. Dobra, kitraj się w krzaku. Huh. Czerwona Tesla, zgadza się. Ja zobaczę ten drugi quest, o co chodzi. Czerwona Tesla. Przyjebał mi z backshota w rękę, dziękuję. Urwało mi prawą rękę, tak fuh. Wypijemy jeszcze mleko. Jeszcze sprawdzę, czy to jest na pewno ta Tesla. Nie wydaje mi się, cholera. Second strike, dobra. Tesla, to jest Tesla, okej. Okay. Dobra, można się zbierać. Sekunda. Spoko, ja tu tutaj troszeczkę tylko niżej zejdę. Się tam dalej spróbuję strzelać. Okej, żeśmy poszli niepotrzebnie tutaj. Mówisz? Bo to powinno być przy wodzie, tam jak żeśmy byli przy tej choince, pójść dalej i tam jest jakiś domek. I w domku trzeba wziąć spod łóżka coś. Informant briefcase. Okej, okay, to nie jest źle. Spoko. Możemy... Czekaj, nie się zastanowię. Tutaj jest droga. Tylko musimy zejść na dół do tego resortu i odbijemy od razu w lewo. Tam jest brama. Jak zejdziemy tamtą bramą, to będziemy niedaleko tego miejsca. Dobra. Tylko teraz nie dać się uwalić. Chodzisz w dół, tak? Bo cię nie widzę. Tak. Tutaj na dół właśnie staram się wejść na te domki. Także, no, słuchajcie. Cześć, Kajpa. No, mleko, wiesz, jak mleko postoi, najlepiej kilka dni, to tam no, może nawet czasami... coś jest. Mi mieć z kilka procentów. Pytanie. To mogą skawy być.
Aha. Się na nas patrzy. Dobra, bym poszedł z tym. No. Przez bramę, spierdalamy. Nara. Ognisty kitsune. No cześć, dobry wieczór. Snajperzy walą, kurde, jeszcze z tego. Ja pierdolę, co tu się dzieje na tej mapie? Na górze, na górze snajper. Dwóch snajperów. Ja nie strzelę. Spadamy. Pozycja jest zdradzona, widzą nas. Wiem, że nas widzą. Dlatego ja ściągam ogień. Sprintuj! Dobra, schowali się tam na górze. No właśnie, to jest problem, bo my musimy obejść tą skałę. Twój cel misji jest po drugiej stronie. O! Tego się nie spodziewałem. Barbaś. Koleś... zrobił mi łeb, ale żyje. Mam tylko wstrząs mózgu. To mnie zastanawia, jaką amunicją on operuje. Pierniczy, prawie mi rozwalił łeb jak orzech. Dobra, słychać jak są na górze. Tesla na razie olewamy. Wychodzi na to, że to nie Tesla. Gość musiał nieźle zaryzykować, że tak się wychylił, jak już byliśmy przy samych szkołach. Tutaj zrób sobie leczenie, jak potrzebujesz. Myślę, że tak. Mamy dobrą pozycję. Nie, musiał mi... to było ciekawe. Rykoszetowało mi na nogę. O, okej. Okay. Dostałem na pewno łeb, bo dostałem wstrząs mózgu, ale ma uszkodzoną nogę lewą. Niezbadane są wyroki Nikity. Mogłeś do domu wrzucić... nie, niby tak, ale też nie wiedziałem w ogóle, z czym tam się mierzę. Tutaj natomiast wiem dokładnie... zbity hełm? Nie, jest okej. Okay. Dużo ponad połowę ma. Więc, co my musimy zrobić, to właśnie minąć te auta. A w zasadzie... Aha. Ładnie się bawią. Właśnie polują na takich jak my, kurwa. Im tam granaty rzucę. Mhm. Wykorzystajmy to zamieszanie. I tutaj jest ten domek, o którym mowa. Ciebie interesuje ten bliżej nas. Jeżeli dobrze rozumiem. Także na razie czerwoną Teslę ulewamy. Dobra, ty tu sprawdź, co masz brać, a ja się za ekstraktem rozejrzę. No, ja muszę wyjść na górę. My musimy, najlepiej było SCAF, Path to Shoreline, kurde, najlepiej było Military Base Road, co? Military Base Road, czy my to mamy w ogóle? Nie. What? Road to Military Base, VX, okej. Okay. To albo North Checkpoint zrobimy, skoro już tu jesteśmy. Southern Round, jest North Checkpoint, albo Military Base Road. Bitcoin.
Bitcoin w łóżku leżał. Brawo! Jest military... Masz ruble jakby co? Nie mam. Aha, dobra. To będziemy musieli iść na samą górę mapy w takim razie, na North Checkpoint. Masz żarcie? Już nie, miałem mleko, wypiłem mleko, także spoko, jeszcze mam trochę tego. Chyba, że ty potrzebujesz. Nie, mam. Dobra, to... W sumie jakbyśmy poszli plażą, to nie doszlibyśmy tam do tego naszego miejsca? Tak, tylko że jest jedno miejsce, gdzie musimy przejść przez most za chwilę. A, dobra, rozumiem. To w sumie ja bym się nie zdziwił, jakby to tam samiec ze snajperką siedział na górze, ale spoko, nie? To jest nawet takie ciekawe doświadczenie, że chłopaki się tam rozstawili ze snajperką, już wiem, gdzie ewentualnie bym... Chyba, że tu po schodkach. Gdzie ewentualnie bym siedział. Na górę trzeba uważać, kurde, z prawej. O. Okopali się ładnie tam. Kurwa, powalczyłbym z nimi, ale nie mam sprzętu, mam tylko kolimator z kropką. Rób AD też, jak biegniesz, kurde. Slalom, teraz będzie problem, teraz trzeba będzie uważać. Trochę przy... Nie ma min jakieś? Kurwa, nie wiem właśnie. Zaraz mi urwie nogi u samej dupy i się skończy. Dobra, za autobus. Go! Są tam! Go! Te roadże nas nie zabiją raczej. Roadże nie, ale gościu tam się ustawił na tej skale. Mierzył do nas. Fuck you, typie. Tu musimy drogą, bo mina jest po prawo. Tak. No dalej tam. Tak, dokładnie. To jest najlepszy sposób. Wiecie, jaki jest najlepszy sposób, żeby sprawdzić, czy gdzieś jest mina? Wejść tam. Tam... Dobrze widzę, że na tym KM-ie się jeden z tych roadżów rozłożył? Tak. Nice. Chodź, bo oni strzelają cały czas. Oni do siebie walą chyba nawzajem tam. Jaki... What the fuck? Co oni tu zrobili? Oni walą do tych... Dobra, fajnie na tej mapie, ale chodźmy już stąd. A w tym budynku mam questa kolejnego, jakby co. A, no to... W tym dużym. Czekaj, to tu się da wejść przez dziurę w płocie. Oni nas przez chwilę tam będą raczej... Jednak strzelają. Plecy, plecy, plecy! Chyba im się nie spodobało. Dostałem kurwa w tą samą rękę, to się nie dzieje. Tutaj zawsze jest Armageddon, ale w sumie podoba mi się, nie? Jak to zrobili, że fakt. Patrz, tam na dachu jest następny KM, nie? I gościu rozłożony na gnieździe. Czekaj, orientuję się, gdzie my jesteśmy. Jak ja go odwalę, to dostanę taki minus po reputacji, że nawet mi się nie opłaca. Ile mamy czasu? 12 minut. No my jesteśmy przy tym wielkim budynku. Dobra, muszę tu wejść. Mhm. Bałem się, że to powiesz. Nie musisz wchodzić, poczekaj. I tak zaczną do mnie strzelać, bo jestem z tobą w party, no ale, ale dobra, leć. Jestem tu zaraz na zewnątrz, przy drodze. Dobra, tam ktoś kurwa jest. To maybe next time.
Nic, idę. Słyszę, jak tam tuptasz? Dobra, będę wychodził tak, jak przyszedłem. Ja się przytulam do ciężarówki, na drodze jestem. Dobra, i drugi taki budynek jeszcze. Drugi taki budynek? Słuchajcie, patrz, muszę to sprawdzić na tej mapce. Czy tam jest... Aha, to ja wiem, gdzie. Wiem, gdzie jest drugi taki. Chodź. Będzie. Nie mam staminy. Spoko. On będzie zaraz po prawej za tym budynkiem. Znaczy, no zaraz. Takie umowne zaraz. Słuchajcie, może coś z tego będzie. Może zrobimy Mike'owi questy jakieś. Może. Może. Pierdolę. No i tu jest naprawdę niezły meksyk. Daleko tutaj... jest ekstrakt? Nie, niedaleko. Drugi budynek, o którym mówisz... czyżbym się pomylił? Nie, czekaj, tu kawałek. Jeszcze. Jest o tam. Jak mniemam. To jest cały czas ich teren, kurde. No. Znaczy, tu jesteśmy za płotem już niby teoretycznie. A nie, faktycznie, oni tam... Kurde, nie wiem. Ten KM na górze niby nie jest obsadzony. Mam jakiś skaf jest przy tych drzwiach, kurwa. Czy to jest rysunek? To nie jest rysunek, bo się rozgląda. Pójdę się przywitać. Może Mikołaj. Better sweep your sectors. Never mind. Cease fire! Hold your fire! Roger that. Hold your fire! Nie! Mam do nich walić? Nie. Chowaj się. Where are you? W twojej dupie. To nie miało sensu. Co było? Co? Ale podoba mi się, jak podchodzisz do gościa. Ceasefire. Okej. Okay. Yep. Musimy popracować nad komunikacją z tymi skawami tutaj, z tymi literami. Hej, cytrynku! Okej. Okay. Nauczyliśmy się dzisiaj czegoś nowego, drogie dzieci. Cześć, cytryn, co tam? Hej! Ile to nam jeszcze czasu zostało? Jeszcze 20 minutek luźno. Tia. Okej, to było świetne. A jakbyśmy na ekstrakt szli tą samą drogą? Tak, tą samą drogą do góry. Tą samą drogą do góry i tam na samym końcu tej drogi jest ekstrakt. I to był ekstrakt, który się nazywa North Checkpoint. Tam jeszcze po drodze mija tory kolejowe i tam pociąg pancerny staje, którym też można w zasadzie odjechać. No. Tak. W ogóle to w tym budynku, do którego wchodziliśmy, oni mają spawn point. W sensie te rogaliki. Okej. Bo jest czaszka na mapie narysowana. Także... A hej, mam gold chain. Ja bitcoina. Na plus. Wiecie, to przygoda. Uczymy się nowej mapy. Tak, humorek dobry. Nie powinni do nas walić teoretycznie. No. I tak dali nam, że tak powiem, trochę taryfę ulgową, ale no faktycznie... To za nie blisko jest... się zbliżaliśmy, może o to chodzi, tak? Może. To jest na takiej zasadzie, że masz pewną taryfę ulgową, ale tylko, no, do pewnego momentu. Ej, mam Mosina, do którego mogę dokręcić fajną rzecz w nie zasadzie. Nie celowałeś w żadnego, nie? Nie. Znaczy celowałem, no nie celowałem, potem opuściłem broń. Ale to wiesz, to i tak standardowo na początku tylko celowałem, bo nie wiedziałem, kto to, nie? Czemu? O, dup, branit podłożony. I teraz mam Mosinka. Z tłumikiem, z lunetą. Takim mosinkiem to można powalczyć. Ale jestem zadowolony. Jestem zadowolony, powiem wam dlaczego jestem zadowolony. Bo... O, proszę. Aha, bo mi się odblokował przecież ten. Weekly mi się odblokowały. Kurwa, Peacekeeper chce ode mnie 12 lipstopów. Czy ty... Tak, serio.
Royalty level 2 with Ragman. Party! Preparations! Santa Hats! Dziadek Mróz. Fake White Beards. Handover for... okej. Okay. On se kołpaka. Only business. No, no okej, okay, rozumiem to. I coś jeszcze? Ktoś coś chce? Nie. Dobra, to może tą bieda faktorkę zróbmy. Spróbujmy. Okej. Okay. Sobie wezmę jeden ten. Powiedział, sobie wezmę jeden zestaw. A gdzie ja mam jakiś zestaw? O, tu mam zestawy. Dobra. Robimy bieda faktory. Więc robimy tak. To do paucza. To odstawiam. Ja ci drugą wezmę. Dzięki. A podamy sobie propital na wszelki. I pójdziemy z MP5 może. Kurde, może z Glockiem. Ty, może jestem z Glockisławem. Spróbujemy ubić jeszcze stirap zrobić. Nie wydaje mi się, że mi się udało stirap zrobić, także nie ma sensu się w to bawić w ogóle. Wezmę sobie to i wezmę sobie jakąś kamzę, której w zasadzie nie mam takiej kamizelki, jakbym chciał. Więc kupimy sobie, chyba że sobie kupimy to. Nie, za drogi temat. Kupimy sobie normalnie Bankrobera. Jak porządny człowiek. Gdzieś tu miałem w którejś kamizelce magazynki Z2. Pytanie, czy warto się ubrać w coś. Albo pytanie, czy prapor, nie mam jakiegoś ubezpieczenia od prapora. Kurde, nic już nie mam. To może za propan zrobimy sobie... Kurwa, tego propanu bym potrzebował w zasadzie. Na stanki. Żeby mi chociaż te skawy nie robiły, więc można było spróbować kupić... Ktoś sprzedawał, o właśnie. To za kota, to niech się wali. On właśnie za propan daje te, nie? To jest trzeciego poziomu, ale też nie bardzo mi się chce. Chyba, że fence może jakieś uszkodzone, zbite kamzy. Jest jakaś untarka 32 tysiące. To już bym wolał pakę kupić, szczerze mówiąc. No nic, idziemy na gołe klaty. Walić to. Pakę to bym wziął, żeby się nie agrowały chociaż. Może. Ciekawostkę mówisz. Już ci zapodam ciekawostkę. Tego nawet. Czekaj, to kupię od tego. Ciula. O, Kirasa jest, dobra. Bardzo rozjebana, pewnie do zera. Cool. Nie tak źle. Znaczy źle, ale... Starsze. One się agrują, jak nie masz pancerza? Okej. Okay. Dobrze, wiedziecie. Dobra, ciekawostki. Już ci. Dobra, bierzemy z Mike'em, spróbujemy lampki naprawić. Ja zobaczę, jaką ciekawostkę mogę ci zapodać. Na pewno jakąś ciekawą. Ciekawostka na każdy temat. Dobrze, Cytrynku. O soku z kiszonej kapusty? Nie, dzisiaj mamy co innego. Dzisiaj mamy... paprykarz szczeciński. Patrzę. Nie, są jakieś, wiesz, o kaszubach, o pająkach. Nie, o pająkach to może nie. Ej, ja, nie, mam coś dobrego. No, to jest 20 ciekawostek o Oktoberfest. Okej, okay. Ciekawostka dla ciebie. Oktoberfest jest największym na świecie festynem ludowym odbywającym się corocznie w Monachium w Bawarii, w Niemczech. Jest to 16 do 18 dni trwa, nie? Festiwal folklorystyczny trwający od połowy lub końca września do pierwszej niedzieli października.
Jeszcze ci dorzucę jedną gratis od ciebie. Festyny organizowane w Bawarii na koniec sezonu browarniczego nie były rzadkością. Sezony na ważenie piwa w Bawarii, zgodnie z bawarskim prawem czystości z 1516 roku, rozpoczynał się 29 września i trwał do 23 kwietnia. Jezu, jaka impreza! Od końca września do końca kwietnia. Uznano więc, że najlepszym terminem na świętowanie końca sezonu, czyli dożynki chmielne tak zwane, będzie właśnie przełom września i października. Stąd Oktoberfest. Świętowanie polegało m.in. na wypijaniu naważonego piwa. Ej, to jest idealne. A nam się załadowała mapka. Także lecimy. I żeby to było blisko, proszę. Please. Be nice to me. I don't wanna die. But I will. Because it's Tarkov. Smarkow, Smoleńsk. Przełączyłem sobie scenę. Dobra, czekaj, to jest za nami. Naprawiaj, tutaj, tutaj. Jezu, ja się zgubiłem. Naprawiłem. Dobra, mieliśmy w pałczach, tak czy inaczej. Tylko nie wiem, czy on mi to wyciągnął, czy nie. To nie jest dobre miejsce, kurde, żeby się rozpić tak naprawdę, bo oni wychodzą od razu po drugiej tej, ale zjebałem to, bo przypadkiem se scenę przełączyłem na streamie. Odklikałem zły ten. Zróbmy to jeszcze raz. Pod warunkiem, że mi nie wzięło tego z tego kurde paucza. Pytanie, czy item znika, jak się zacznie naprawiać, czy nie. Teraz pójdę w ogóle bez klaty. Nie, nie zniknęło mi, dobra. To jeszcze raz kupię pakę. Albo nie. Ubiera się normalnie. Lepiej nie. Mam tu trochę tych skorup, kurde. Można by było wykorzystać na przykład to. Ceramiczny się ubiorę. Mi tylko miejsce zajmuje. I weźmiemy pompę do tego, o. Deolo. Natomiast kamzę jakąś taką... A nie, nie muszę kamzy mieć, bo mam ten w sumie. Także bierzemy skorupkę, bierzemy hełm. Jakieś hełmów też tu mam całkiem sporo, tactical support, także nic się nie przejmuję. Czemu zgubiłem naboje? Bakszociki. Albo magnumy, ty. Dobra, starczy. Teraz już nie pójdzie tak szybko, albo pójdzie równie szybko, to zależy od punktu widzenia. Plecaków też mam dużo, ale... Więc mam to, może jeszcze kominiarę jakąś. I wdupczymy sobie jedną iskrę, bo mam mało tego, dobra. Mógłby się przyczaić te pierwsze parę minut, kurde. Też by można było. Tak wiesz, akurat właśnie w tamtym przejściu, jak się respisz, to masz gości, którzy idą z jednej strony od czerwonej bramy i gości, którzy idą z drugiej strony od razu, kurde, to nie jest... I don't like this. Najczęściej tam właśnie ginę. Ale chuj, spróbujmy jeszcze raz. Hej, to jest właśnie to. Człowiek sobie pomyślił o Oktoberfeście, a tu od razu, kurde, headshoty. Ale tym razem nie popełnię tego błędu. Oj nie. Jeszcze mnie słuchawki denerwują. No, ale to jest takie dosyć jasne i wyraźne nakreślenie graczowi, czym jest Tarkov. Jak ktoś jeszcze nie grał w to i chce się dowiedzieć, czym jest ta gra, to jest to symulator bólu i cierpienia. Mówię z doświadczenia. Przesadzam? Ja przesadzam? Nie. To znaczy, ja już po prostu straciłem, wiesz, wszelkiego rodzaju, jak to się mówi,
stabilność, zdrowie psychiczne między uszami, więc mi to już jest wszystko jedno. Nie, no wiesz, to jest na zasadzie, że to jest bardzo gra, która cię bardzo karze, ale też bardzo nagradza. Nie ma nic pomiędzy, nie? Wchodzisz, dostajesz w łeb, tracisz wszystko, ale też wchodzisz na następny rajd i wynosisz graty warte kilkaset tysięcy rubli, nie? Na takiej zasadzie, więc to jest takie bardzo... Taka parabola jest ekstremum takie, nie? Nie ma nic pomiędzy. Tarkowie. Oczywiście też są, można powiedzieć, że są jakieś takie rajdy, gdzie faktycznie pobiegasz, niby coś tam może znajdziesz, ale nie do końca, tam jakiś item, quest item, może przeżyjesz jeszcze przy okazji. Jest też takie granie na lajcie, ale... Dobra, nie, może być faktycznie, jeżeli się w dobrym miejscu zrespimy, to możemy się przykitrać po prostu. Chyba, że znowu się zrespimy tu. Come on. No nie gadaj. A nie, dobra, podziemia. Ja bym się cofnął. No tam właśnie. Coś idzie, już obiegnie. Pistolet off. Mhm. Tutaj. Jak on zaraz plecy zrobią. Nad nami. Mhm. Plecy. Dobra, pobiegli dalej. Mhm. Los Bandalieros. Są takie chwile, kiedy... Dobra, idź naprawiać. Zamknęli za sobą. Git. Tu w ogóle koleś sztywny leży. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Ktoś się nożem bije, dobrze słyszę? Chyba rykoszety. Jeden don. Chodź tu. Tylko do połcza to włócz. Cały audiobook Hobbita, o kurde. I to jeszcze przez Serkisa czytany. Ej, to zajebiste nazwisko, Tomek. Okej, 20 sekund. Podrzuć. Ja widziałem w ogóle fragmenty, jak Serkis czyta na YouTubie. Ale to były takie, wiesz, krótkie fragmenty. To jeszcze muszę survive tutaj mieć, nie? Dobra, jest. Będziemy mieć spokojnie, chodź. Będziemy mieć jakoś, kurwa, nie jestem przekonany. 10,5 godziny, ładnie.
Zrób kurtki. Dwieście dwadzieścia dorm. Nairi, okej. Dobra. Tego trupa zlutuj i weź mu coś do siebie przełóż, jak ma. O kurwa. Okej, ktoś chce naprawiać panele. You just want to fix them, yeah? Yeah, yeah. Okej, don't worry, come in. We won't shoot. Easy, man. Powiedz, że na dół idziemy. We're going down anyway, we're going down now. Okej, go ahead, mate. Zamknę. Nice. Dzięki za pomoc. Ładnie. Jeśli tak, to z tą faktorką jest. No, mam. Wystarczająco długo siedzieliśmy. No, ja nie miałem tyle szczęścia. No. Ale podoba mi się to, że faktycznie na tym VoIP-ie idzie pogadać z tymi ludźmi. Pamiętam, jaki był mój kontakt z VoIP-em przy The Cycle Frontier, w które też graliśmy trochę, jak była ta otwarta beta, ten beta event. No i tam VoIP, przypominam, to była gra free to play, więc wchodził tam praktycznie każdy i to była gra, która nie miała tak wysokiego progu wejścia jak Tarkov. To jest taki ciekawy eksperyment społeczny, gdzie ten The Cycle to prawie tak, jakby dali VoIP-a do Fortnite'a. Więc możecie się domyślić, co się tam działo. Natomiast w Tarkowie jest trochę inaczej, bo trochę jednak bardziej dojrzali ludzie grają w tego Tarkowa. Oczywiście nie uwłaczając nikomu, ale mówię tylko, że ogólnie tutaj przez to, że próg wejścia jest trochę wyższy. To jednak jakoś tak inaczej to... Moje doświadczenie jest inne, o. 4. Printed circuit. O kurde, muszę jakieś DVD znowu znaleźć i rozgrzebać. Ale nie, jest prawie okej. Okay. Jeden procesor, dwa DVD. No, ale. Ja tu gadu, ale na mnie już pora. Także dzięki jeszcze za pomoc, Mike. Myślę, że tam coś potarkowimy jeszcze w tym tygodniu nadchodzącym. Fajnie no. Było. Ten no. Lighthouse to szczególnie. Dobre wspomnienia. Pozostaną. Nauczka trochę. Trochę nauczka, żeby nie wkurzać tych. Dobra. Okej, chłopak. No hej, dzięki, na razie. Kochane moje czatki, pójdziemy sobie do kogoś z rajdem jeszcze, bo ja się muszę z wami pożegnać. W przyszłym tygodniu, jako że wpada do mnie Rocket i w ogóle będzie tutaj trochę dziwnie, więc dużo miejsca zajęte i tak dalej, więc nie wiem, ile streamów mi się uda zrobić, prawdopodobnie tylko jeden, ale bym sobie tak zrobił, może jednego streamka tutaj właśnie siadę, żeby Rocket obok mnie i coś tam razem w coś pogramy, może zrobimy jakiegoś streama, z jakiejś gierki, cokolwiek ten drugi komputer tutaj obok uciągnie, nie będzie to na pewno nic wyrafinowanego. ale spróbujemy coś zmontować. Natomiast nadrobimy wszystko po nowym roku. Oj tam, przestań buczeć. Niektórzy ludzie mają życie, streamerzy też. Ja wiem, że to jest taki abstrakcyjny koncept, ale tak właśnie jest. Tak, wiem, po co mi życie, ja rozumiem. O, Zomboid to jest bardzo dobry pomysł, panie Kryop, w zasadzie. Zomboid to jest bardzo dobry pomysł. No picie to też będzie, Witold, picie to też będzie, to się nie bój nic. No marzmy, kto teraz streamuje, komuś fajnemu rajda. Komuś fajnemu. Wiecie, u kogo nie byliśmy dawno z rajdem? U Rajskiej nie byliśmy dawno. Co ona tam majstruje? Ona w zasadzie jedzie z Dungeons & Dragons. Czy oni robią tą sesję? Tak, oni robią właściwie sesję D&D. Także pójdziemy do Rajskiej Kwiatowej. Co wy na to? Kwiat, także dobrze, bardzo się cieszę, że chcecie te zomboidy, bo
bo zrobimy zomboidy. Także dzięki jeszcze raz wam. Oczywiście odsyłam was jak najbardziej do naszego zacnego, kto jeszcze nie był u Ciastka, chociaż wiem, że większość z was przyszło tutaj od niego z rajdem, ale zapraszam do pana Ciacha na jego kanał, do zostawienia followków, tam się głównie Star Citizeny dzieją, ale nie tylko. Natomiast u mnie się dzieją głównie tematy militarne, ale też nie tylko. Także wpadnijcie w przyszłym tygodniu, będzie harmonogram, wrzucę, powiem wam, kiedy ten stream dokładnie z tego zomboida, jakoś tam rozpiszemy to i będziemy walczyć w przyszłym tygodniu. A póki co, jeżeli byśmy się mieli z jakiegoś powodu nie zobaczyć, to życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.